W 2036 roku Europa Wschodnia pogrąża się w wojnie domowej. Amerykańskie wojska przybyły na ten obszar, aby działać jako siły pokojowe, zwłaszcza na granicy bezprawia kontrolowanej przez Wataszkę Wiktora, którego twarz widziało tylko kilka osób. Potęga Wiktora rośnie tak szybko, że Pentagon zdecydował się użyć robotycznych żołnierzy znanych jako GAMPS. Podczas pierwszej misji drużyna wpada w zasadzkę i wkrótce roboty zaczynają być niszczone. Żołnierze polowi starają się jak najlepiej bronić, ale powoli również giną. W bazie porucznik Harp obserwuje walkę za pomocą kontrolowanego przez siebie drona. Ponieważ zawsze był pilotem drona, nigdy nie był w prawdziwej strefie działań wojennych, a cała ta sprawa jest za niego raczej przyziemna. Nagle zauważa niezidentyfikowaną ciężarówkę zbliżającą się do żołnierzy i zgłasza to Millerowi, prosząc o pozwolenie na wystrzelenie pocisku w celu zniszczenia pojazdu, ponieważ może on stanowić zagrożenie. Jednak Miller odrzuca ten pomysł, ponieważ niektórzy z jego ludzi wciąż są uwięzieni. Niezadowolony z tego Harp prosi swojego partnera Bailea o potwierdzenie nalotu z ich kapitanem, ale ten również go odrzuca. Harp nadal uważa, że ciężarówka jest zbyt niebezpieczna, więc nie słucha rozkazów i decyduje się na wystrzelenie pocisku, wysa pojazd i zabijając grupę amerykańskich żołnierzy, których postrzega jedynie jako szkody uboczne. Jakiś czas później Harp zostaje postawiony przed sądem wojennym, gdzie broni swojej decyzji, ponieważ zabił dwóch ludzi i grupę robotów, ale uratował Millera i 38 innych żołnierzy. Wyżsi przełożeni decydują, że Harp musi nauczyć się, jak wygląda prawdziwa wojna i śmierć i wysyłają go do Camp Nathaniel, amerykańskiej bazy wojskowej na Ukrainie. Po przybyciu do obozu Harp zauważa, że wszędzie są gumy, w tym niektóre w kształcie psów. Następnie spotyka pułkownika Eharta, który przypomina mu, że jeśli przeżyje misję, wróci do sił powietrznych, ale jeśli umrze, jego historia nauczy innych, by nie byli nieposłuszni. Eckhart wysyła go do bloku 13, ostrzegając, że kapitan nie jest taki jak oni. Harp wchodzi do budynku, w którym nie znajduje żołnierzy, a jedynie naukowców pracujących nad produkcją i naprawą gum. Jest tu też wiele takich robotów. Podążając za dźwiękiem starej muzyki, znajduje pokój z tyłu i spotyka kapitana Leo, który recytuje akta Harpa z pamięci i wzywa go do bycia bardzo zimnym. Następnie Leo bierze kilka rzeczy z lodówki, wyjaśniając jednocześnie ich następną misję, muszą dostarczyć szczepionki do kliniki, w której wybuchła epidemia cholery. Leo wyjaśnia, że należy do Marine Special Operations, co oznacza, że lokalizuje i usuwa zaawansowaną broń od powstańców za drutami. Harp nie rozumie, dlaczego taki żołnierz ma tak wiele zwykłych szafek, więc Leo wskazuje, że trzymanie wszystkiego na papierze oznacza, że rosyjscy hakerzy nie mają do nich dostępu. Po zmuszeniu Harpa do podpisania umowy o zachowaniu poufności, Leo opowiada mu wszystko o Wiktorze, rosyjskim watażce odpowiedzialnym za bombę na Ukrainie, która zabiła ponad 25 tysięcy ludzi. Milicja broni niepodległości Ukrainy, ale Wiktor planuje dostać się do systemu Perimeter, gdzie rosyjskie bomby atomowe są przechowywane od czasów zimnej wojny. Muszą powstrzymać Wiktora przed użyciem tych bomb, więc po dostarczeniu szczepionek muszą zebrać informacje na temat jego następnego ruchu. Za kilka minut wyruszają, więc Leo idzie do szatni, aby się przygotować, a Harp jest zszokowany, widząc prawdziwe ciało Leo, okazuje się, że kapitan jest w rzeczywistości androidem superżołnierzem. Wychodząc, Leo wyjaśnia, że nie jest sztuczną inteligencją jak gumy i że jego istnienie jest tajne, jednak gdy widzi, jak inni żołnierze źle traktują gumy, natychmiast ich za to wzywa. Ujawnia również, że Harp nie został przydzielony tylko dlatego, że Leo wybrał go specjalnie, ponieważ potrzebuje kogoś, kto potrafi myśleć nieszablonowo. Podczas gdy Harp wkłada swoje rzeczy do samochodu, nagle zostaje złapany przez Millera i jego ludzi, którzy uderzają go i obrażają za zabicie ich dwóch kolegów z drużyny. Zanim doszło do eskalacji, Leo przerywa im i grupa odchodzi. Następnie Leo i Harp odjeżdżają samochodem kapitana z grupą żołnierzy podążających za nimi w opancerzonych ciężarówkach, a Leo wyjaśnia, że wjeżdżają na obszar poza drutem, gdzie ataki są bardzo częste, a armia amerykańska nie ma kontroli. Podczas podróży Harp pokazuje Leo zdjęcie swojej narzeczonej, a Leo bardzo mu dokucza. W końcu docierają do bardzo biednej dzielnicy wypełnionej uzbrojonymi ocalałymi i znajdują drogę zablokowaną przez ciężarówkę z pomocą, która jest atakowana przez miejscowych. Żołnierze zostawiają swoje ciężarówki z kilkoma gumami, aby spróbować otworzyć drogę, ale miejscowi nie są zadowoleni z ich widoku i zaczynają rzucać w nich przedmiotami. Jeden z nich trafia w gumb, co powoduje, że robot natychmiast strzela do osoby w zamian. Sytuacja szybko się zaostrza, ale Leo rozkazuje swoim ludziom się wycofać, ponieważ ma plan. Opuszcza całą broń i podchodzi do przywódcy z podniesionymi rękami, pokazując, że nie chcą wyrządzić krzywdy i wyjaśniając, że chcą tylko dostarczyć szczepionki. Miejscowi zgadzają się ich przepuścić, pod warunkiem, że zatrzymają ciężarówkę z pomocą, na co Leo się zgadza. Harp jest zdezorientowany, ponieważ myślał, że armia amerykańska miała zneutralizować, a ci ludzie są uzbrojeni, ale Leo przypomina mu o ich priorytetach. Nagle grupa ludzi otwiera do nich ogień z okolicznych budynków, okazuje się, że to zasadzka ludzi Wiktora, którzy celowo uderzyli w ciężarówkę z pomocą, aby zablokować drogę.
Rozpoczyna się zaciekła strzelanina, gdy wróg ujawnia, że przyniósł specjalne granaty, aby poradzić sobie z gumami, a wiele budynków zostaje trafionych przez zabłąkane materiały wybuchowe, powodując wiele eksplozji i rozpadających się ścian. Harp po raz pierwszy bierze udział w walce bez drona i chwilę zajmuje mu dojście do siebie po głośnych dźwiękach, które sprawiają, że dzwoni mu w uszach. Nie ma możliwości, aby Amerykanie wygrali tak szybko, więc Miller mówi Leo i Harpowi, aby wyszli ze szczepionkami, podczas gdy żołnierze zapewniają osłonę. Duet chwyta swoje torby i natychmiast ucieka, przechodząc przez stary budynek, aby opuścić miasto i dotrzeć na wieś. Gdy idą do celu, Leo wyjaśnia, że Pentagon uczynił go czarnym, ponieważ w przeciwieństwie do jakiegoś blond przystojniaka, jego twarz przekazuje neutralność, co sprawia, że ludzie są spokojni. Gdy przechodzą przez las, wciąż napotykają ciała na ziemi. W końcu docierają do obozu za uchodźców, ale nie są świadomi, że podąża za nimi mężczyzna. Podczas gdy Leo przekazuje wszystkie zapasy lekarzowi, Harp obserwuje uchodźców, którzy starają się przetrwać i zaczyna rozumieć okropności wojny. Zgodnie z rozkazami Wiktora, tajemniczy mężczyzna nagle otwiera ogień, ale Leo i Harp działają szybko, a lekarz i pielęgniarka zostają trafieni. Leo strzela do mężczyzny i zmusza go do upadku na ziemię, a następnie zaczyna go ranić, aby zmusić go do mówienia. Mężczyzna odmawia udzielenia jakichkolwiek informacji, więc Leo zostawia go miejscowym, aby zemścili się na swoim lekarzu. Harp chce zadzwonić do swojego dowódcy i poprosić o wsparcie, ale Leo wyjaśnia, że tylko wpadną w biurokratyczne piekło. Następnie Leo mówi, że wyruszą ciężarówką ruchu oporu, aby zebrać więcej informacji, a Harp początkowo nie chce tego robić, ponieważ czuje się jak zaprzyjaźnienie się z wrogiem, ale w końcu dołącza do Leo, gdy kapitan wskazuje, że Harp nie przeżyje, jeśli będzie chodził tam sam. Podczas podróży Leo mówi Harpowi, że miał rację, wystrzeliwując pocisk i ratując 38 osób w zamian za dwie. Następnie Leo każe Harpowi dotknąć swojego ramienia, które jest zimne jak stal, aby przypomnieć mu, że tylko symuluje prawdziwego mężczyznę, a zatem ma również zdolność do łamania zasad w pewnych okolicznościach i działania z własnej woli. W końcu docierają do kolejnego zniszczonego miasta, w którym stoi jeden budynek, sierociniec pełen dzieci, które używają gum do zabawy. Harp spotyka przyjaciółkę Leo, Sofię, która ma pewne informacje do przekazania, tajne kody dostępu, których Wiktor potrzebuje do obsługi pocisków nuklearnych, są ukryte w skarbcu w tej części miasta. Nie zna jednak dokładnej lokalizacji, więc będą musieli odwiedzić handlarza bronią, aby uzyskać szczegółowe informacje. Przed wyjazdem Leo kupuje od niej nielegalną broń, ponieważ w ten sposób zarabia pieniądze na utrzymanie sierocińca. Harp jest zniesmaczony, gdy dowiaduje się, że Leo zawiera takie transakcje, a kiedy Leo mówi Sofii, że to pierwszy dzień Harpa, pyta go, co myśli o jego pracy. Okazuje się, że większość z tych dzieci nie została osierocona przez wojnę domową, ale przez amerykańskie bombardowania. Następnie grupa udaje się na targ, by znaleźć dealera. Strażnik udaje, że dealera nie ma w pobliżu, ale Leo popycha go na drzwi, aby je otworzyć, tylko po to, by nagle zostać zaatakowanym. Leo wykorzystuje swoje potężne ciało, aby szybko powalić, a nawet zabić wszystkich napastników, po czym chwyta dealera, aby zapytać o lokalizację skarbca. Ukryty facet również próbuje zaatakować Sofię, ale ona ujawnia, że potrafi się bronić i szybko go pokonuje. Inny facet skacze na Leo, aby odwrócić jego uwagę, dając dealerowi czas na ucieczkę. Jednak Leo szybko go dogania i zmusza do mówienia, przyznaje, że sprzedał rosyjskie gumy Wiktorowi i oferuje adres banku, w którym znajduje się skarbiec. Zanim grupa odjeżdża, Sofia zabija dealera za bycie zdrajcą. Następnie Leo zabija kierowcę dealera i zabiera samochód z Harpem, aby dotrzeć do banku. Harp nalega, by wezwali wsparcie, więc Leo w końcu wyznaje prawdę, jego dochodzenie wywiadowcze w sprawie perymetr zostało przerwane, a Pentagon chciał zamknąć Leo. Wszystko, co robili, podpada pod łamanie zasad. Harp wpada w panikę, ponieważ pogorszy to jego sytuację z przełożonymi, więc Leo mówi mu, że może odejść, jeśli uzna, że nie warto łamać zasad, aby złapać Wiktora. Ostatecznie Harp zostaje. Kiedy w końcu docierają na ulicę z bankiem, Leo wyjaśnia, że Rosjanie są w stanie wykryć sygnał jego nadajnika, więc Harp musi wyjąć go ze swojego ciała. Harp używa noża, aby uzyskać dostęp do zaawansowanego systemu Leo, a po wyjęciu trackera jest zaskoczony, widząc, jak szybko się leczy. Następnie obaj uzbrajają się i w końcu zbliżają się do banku, zauważając wszystkie pojazdy z martwymi ludźmi w środku na ulicy i martwych strażników przy wejściu. Duet powoli wchodzi do środka i po cichym zabiciu wroga Leo w końcu daje Harpowi pozwolenie na zadzwonienie do Eckharta i poproszenie o wsparcie. Nagle Harp zauważa osobę i próbuje strzelać, ale Leo szybko go powstrzymuje, ponieważ okazuje się, że budynek jest pełen zakładników. Pracownik mówi im, gdzie znajduje się skarbiec, więc Leo rozkazuje Harpowi uratować zakładników, podczas gdy on idzie po kody. Następnie Leo zaczyna wchodzić do środka, gdzie walczy z ludźmi Wiktora, używając zarówno broni, jak i pięści, niszcząc przy tym bank. Nagle pojawia się rosyjski gump i Leo nie może zadać mu wystarczających obrażeń za pomocą swojej broni, więc Harp daje mu granat, który Leo rzuca w gump, aby ostatecznie go pokonać.
Następnie Harp dzwoni do Eckharta, aby poprosić o wsparcie podczas wyprowadzania zakładników na zewnątrz, ale obiegnie korytarzami, gdzie znajduje kolejnego guza, którego szybko pokonuje drugim granatem. Na zewnątrz Harp odsyła wszystkich zakładników i obserwuje przybycie amerykańskich ciężarówek, tylko po to, by odkryć, że Eckhart wysłał gumy, ale nie prawdziwych żołnierzy. W tym momencie słyszy krzyki i widzi Rosjan wychodzących z jeszcze większą liczbą zakładników i grupą własnych gum. Harp próbuje negocjować pokojowo, jednak jeden z gumpów zauważa, że zakładnik jest zagrożony i zabija go, powodując strzelaninę między obiema drużynami robotów. Kilku zakładników próbuje uciec i zostaje zabitych przez ogień, ale Harp zakrada się i prowadzi ocalałych do kawiarni, aby mogli uciec tylnymi drzwiami. Następnie Harp dzwoni do Eckharta, aby zapytać, dlaczego nie wysłał Marines i dowiaduje się, że do obszaru zbliża się Dran, więc musi szybko opuścić. Harp protestuje przeciwko planowi, ponieważ w pobliżu wciąż są cywile i Leo w środku, ale Eckhart mówi to samo, co Harp myślał wtedy, są tylko zabezpieczeniem. Tymczasem w banku Leo pozbywa się kolejnego robota, po czym przeskakuje przez szklane drzwi, by zaatakować Rosjan. Pokonuje większość z nich, ale facet z kodami biegnie na górę i udaje mu się postrzelić Leo w klatkę piersiową. Na szczęście to nie wystarcza, by powstrzymać ciało androida Leo, a on goni za facetem, aż dotrą na dach, gdzie otwiera ogień. Mężczyzna zostaje powalony po kilku strzałach, a Leo spycha go z dachu, po czym opatruje jego ranę i odzyskuje kody. Wracając do Harpa, postanawia zostać trochę dłużej, aby pomóc ostatniemu cywilowi, strzelając Rosjaninowi w twarz, aby ją uratować. Następnie wbiegają do kawiarni tuż przed tym, jak Dran wystrzeliwuje rakietę i niszczy okolice. Kilka sekund później Harp wychodzi z budynku, czując się oszołomiony, ale przynajmniej żywy, tylko po to, by zobaczyć wszystkie spalone ciała na ulicach. Na szczęście Leo również ukrył się przed eksplozją i uratował Harpa, aby zabrać go samochodem i kontynuować podróż. Kiedy Harp zaczyna czuć się lepiej, musi poradzić sobie z poczuciem winy za pilotowanie tych dronów, ponieważ teraz w końcu zrozumiał, że jest mordercą. Następnie zauważa, że Leo ma kody i prosi go, aby zadzwonił do ich przełożonych, ale Leo odmawia, a Harp żąda, aby dowiedzieć się, co naprawdę się dzieje. Leo ujawnia, że wybrał Harpa, ponieważ system kopii zapasowych androida pozwala mu ignorować ludzki autorytet, jeśli daną osoba wykazuje zły osąd, a Harp nie robił nic poza podejmowaniem złych decyzji. W rzeczywistości chip, który usunął z ciała Leo, nie był nadajnikiem, ale urządzeniem zabezpieczającym przed awarią, a dzięki dronowi Eckhart myśli teraz, że nie żyją, więc ma swobodę działania. Zszokowany Harp sięga po broń, by go powstrzymać, ale Leo najpierw wyjmuje własną broń i nokautuje Harpa, mówiąc, że ratuje mu życie. Chwilę później Harp budzi się, gdy kilkoro dzieci szturcha go kijem i odkrywa, że znajduje się w pobliżu innego obozu za uchodźców. Pojawia się tajemnicza furgonetka i Harp próbuje uciec, ale mężczyźni szybko go łapią i zabierają do przywódczyni ruchu oporu, którą okazuje się Sophie. Wyjaśnia, że Leo przejmie kontrolę nad pociskami nuklearnymi za ruchu oporu i rozpocznie atak nuklearny na USA, ponieważ tak naprawdę nie są oni strażnikami pokoju, a jedynie pogarszają tę wojnę. Harp uważa, że jest to masowe morderstwo milionów niewinnych, ale Sophie wskazuje, że jest to ten sam rodzaj zabezpieczenia, jaki otrzymują Stany Zjednoczone, gdy wysyłają swoje drony do lokalnych miast. Następnie Sophie pozwala Harpowi wrócić do domu, myśląc, że nic nie może zrobić. Tymczasem Leo udaje się na spotkanie z samym Wiktorem, ujawniając, że przez cały czas pracowali razem. Jednak Leo odmawia podania mu kodów i prosi o lokalizację rakiet, którą Wiktor również odmawia udostępnienia. Ponieważ Leo był już wściekły, ponieważ dząsła Wiktora próbowały go zabić, natychmiast chwyta Wiktora i używa go jako tarczy do zemsty, podczas gdy on strzela do wszystkich ludzi, którzy go otaczają. Kiedy pojawia się więcej żołnierzy, Leo puszcza Wiktora, aby z nimi walczyć, zabijając ich jeden po drugim w ciągu zaledwie kilku sekund. Następnie Wiktor próbuje zastrzelić Leo, ale robot chwyta flagę i zabija nią Wiktora. Następnie Leo sprawdza komputery i dowiaduje się, gdzie znajdują się bomby atomowe, więc udaje się tam. Późnym wieczorem Harpowi udaje się wrócić do bazy, gdzie opowiada Millerowi i Eckhartowi o wszystkim, co się wydarzyło. Potrzebują sposobu na śledzenie lokalizacji Leo, aby go powstrzymać, więc Harp dzwoni do Beilea i każe jej użyć drona do zlokalizowania Leo, który jedzie wzdłuż rosyjskiej granicy. Eckhart zauważa, że nie może wysłać tam sił, ponieważ rozpocznie to wojnę z Rosjanami, więc Harp zgłasza się na ochotnika, by samemu ścigać Leo. Zanim Harp odjeżdża, Miller daje mu pociski zapalające zaprojektowane tak, aby przebijały się przez pojazdy opancerzone, dzięki czemu będzie mógł zranić ciało androida Leo. Wkrótce Dran Beilea traci obraz Leo, więc wysyła współrzędne do Harpa, aby znalazł to miejsce. Chwilę później Harp wchodzi do budynku pośrodku niczego i znajduje wszystkich pracowników martwych, w rzeczywistości widzi, jak jeden z nich pada na śmierć w pobliżu, co mówi Harpowi, gdzie znaleźć Leo. Ostrożnie skradając się, Harp dociera do pokoju kontrolnego, ale odkrywa, że Leo już zainstalował kody. Następnie Harp próbuje wejść do pomieszczenia z atomówkami, ale Leo dopada go pierwszy i przytrzymuje za szyję pod ścianą.
Harp próbuje strzelić do niego ze swojego zwykłego pistoletu, ale nie zadaje żadnych obrażeń i Leo udaje się go znokautować. Następnie Leo aktywuje kody i rozpoczyna się 5-minutowe odliczanie, gdy otwiera się dół z pociskami, który jest natychmiast wykrywany przez drona. W tym momencie Harp budzi się i strzela do Leo specjalnymi pociskami, które natychmiast zaczynają spalać jego ciało androida. Następnie Harp próbuje wyłączyć kody, ale jest to niemożliwe. Leo wykorzystuje okazję, aby ujawnić swój prawdziwy plan, mówiąc, że chce zaatakować USA, aby wyłączyć program, który go stworzył, ponieważ usuwając człowieczeństwo z żołnierzy, zwiększyli walkę, a gumy stały się twarzą niekończącej się wojny. Harp rozumie, o co chodzi, ale nie chce śmierci niewinnych, więc daje Eckhartowi pozwolenie na atak drona na budynek. Po powiedzeniu Leo, że ludzi stać na więcej, Harp ucieka tuż przed tym, jak Bale wystrzeliwuje rakietę, niszcząc budynek, Leo i bomby atomowe. Przez kilka sekund myśleli, że Harp również nie żyje, ale wkrótce donosi, że udało mu się uciec. Harp jest teraz uważany za bohatera i dają mu pozwolenie na powrót do domu, aby mógł w końcu połączyć się ze swoją narzeczoną. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw subę i łapkę w górę. Miłego dnia!